Anna Święcicka, witam w Strefie Kultury, dziś w programie Muzycznie, Plastycznie i Literacko. Zaczynamy od gorących kubańskich rytmów w jazzowej odsłonie. Po raz 22 w Oleśnie odbyło się jazzobranie. Gwiazdą tegorocznej edycji był Alfredo Rodriguez. Jazzobranie to jest zawsze wielkie święto muzyki i oczywiście jazzu. W tym roku naprawdę wielki artysta. Wielki, a zarazem młody, co ma olbrzymi wpływ na kontakt chyba z młodymi ludźmi. I z publicznością, i z uczestnikami warsztatów i prób, które po południu się odbyły. Nie da się ukryć, że ten jesienny czas jest wypełniony tak radosną, gorącą kubańską muzyką, że no naprawdę od razu przenosimy się w inny klimat. Taki był plan, żeby wprowadzić się w piękny karaibsko-kubański nastrój, a zarazem z dużą domieszką wirtuozerki i liryczności. To jest artysta, którego przecież poleca sam Marcin Kydryński. Zgadza się. Koncert w Oleśnie odbywa się w ramach cyklu koncertów organizowanych przez Siestę w Drodze pod patronatem Marcina Kydryńskiego właśnie. Pan już dużo wcześniej znał tego wybitnego pianista. Zgadza się, bo to, co podkreśliłem na samym początku, jest to bardzo młody artysta, który do bardzo szerokiej publiczności w Ameryce, tak naprawdę na całym świecie, dotarł za pośrednictwem, prawdę powiedziawszy, mediów społecznościowych. To jest król Instagrama, TikToka, Facebooka i tak dalej. I to też bardzo pomaga w kontakcie z publicznością na całym świecie. Miałem 6 lat. Rodzice zabrali mnie do klasycznej szkoły muzycznej w Hawanie i już jako małe dziecko zacząłem grać na fortepianie, choć szczerze mówiąc na początku chciałem być perkusistą, ale szybko zakochałem się w pianinie. Muzyka to niezwykle ważna część mojego życia i jest czymś, czego naprawdę potrzebuję, żeby żyć. Muzyka jest jak woda dla organizmu, jest czymś, czego naprawdę potrzebuję, żeby być szczęśliwym. Zdecydowanie jednym z najlepszych uczuć jest to, kiedy siadam przy fortepianie i dzielę się swoim życiem, moimi emocjami z ludźmi, używając do tego dźwięków. Czasami gram bardzo szybko, czasami wolno. Myślę, że to jest tak jak w życiu. Zdarza się, że jesteśmy szaleni, czasami zestresowani, a czasami spokojni. Daję publiczności wszystko, czym w danej chwili żyję, dlatego moja muzyka jest pełna kontrastów. You know, the hands are, you know, only one part of my body. I play with my brain. Ręce to tylko jedna część mojego ciała. Właściwie gram mózgiem i sercem, a ręce są tym, co ludzie widzą, gdy palce dotykają klawiszy fortepianu, ale w rzeczywistości cały jestem muzyką i uważam, że śpiewanie, taniec i granie, wszystko powinno być równie ważne, powinno być jednością, jeśli chodzi o przesłanie, jakie niesie artysta. Moim marzeniem jest nadal grać i spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, a także poznawać więcej ludzi na świecie i dowiadywać się więcej o innych kulturach. A jednym z moich głównych marzeń jest zjednoczenie ludzi poprzez muzykę. Myślę, że to bardzo ważne. Muzyka naprawdę ma moc jednoczenia i naprawdę możemy przełamać wiele barier. Chciałbym, żeby ta pozytywna energia niosła się po świecie. With this type of message and positive energy for everyone. Tych 21 lat publiczność oleska i nie tylko, bo mam wrażenie, że przyjeżdżają ludzie zewsząd, już stała się takimi koneserami trochę tej muzyki jazzowej. Tak. Przez 20 lat udało nam się troszeczkę oleską publiczność wychować do słuchania, aktywnego słuchania muzyki jazzowej. Oleską, opolską, a tak naprawdę od czasu do czasu również całopolską. Wiele osób, słysząc jazz, trochę się jeży, bo ma wrażenie, że to tyle improwizacji i czasami na tyle trudna muzyka, że może nie dla każdego, a jazzobranie przekonuje, że jest inaczej. Tak, zwłaszcza kontakt z żywym artystą. Co innego słuchanie muzyki jazzowej? Rzeczywiście, muzyka jazzowa oprócz wyjątku w latach 30., 40. XX wieku nie była jakąś wielce komercyjną muzyką. To jest muzyka
ambitna, wyszukana, ale właśnie imprezy pod tytułem jazzobranie może przeczą tej tezie, tej teorii. To, co słyszymy dzisiaj, czyli muzyka tak naprawdę kubańska w bardzo jazzowej, kolorowej szacie, jest bardzo przystępna. I to podkreślam, kontakt na żywo z tymi artystami jest dużo bardziej przystępniejszy niż słuchanie nawet takich młodych wirtuozów gdzieś na Instagramie. No nie da się ukryć, że zawsze jazzobranie to jest też wielkie święto i cudowna okazja big bandu, młodych ludzi, którzy w nim grają, do spotkania z wielkimi artystami. Tak jest, tak jest. Big band już gra 22 lata, to jest 22 jazzobranie z naszym udziałem. Nawet nie jestem w stanie policzyć, który to już jest skład zespołu, bo oczywiście skład zmienia się rotacyjnie co kilka, 2, 3, 4 lata. Ale myślę, że doświadczenie, jakiego ci młodzi ludzie nabywają podczas warsztatów, prób, występów, koncertów z artystami z górnej półki jest bezcenne. Tym razem naprawdę prędkość grania jest niezwykła. Tak, tak, tak. Może to troszkę moja wina, bo nieopatrznie poprosiłem o podesłanie nut do aranżu thrillera Michaela Jacksona w opracowaniu właśnie Alfredo Rodriguez'a. Bardzo fajnie się tego słuchało na Instagramie, natomiast jak dostaliśmy te nuty i zaczęliśmy grać, to był płacz, bo utwór jest karkołomnie trudny. Metra nieregularne, tempo na zabój. Jesteśmy w stanie zagrać w tempie 205, a z artystami gramy dzisiaj ponad 240, także... dzieje się. Po tak energetycznej muzyce nie ma mowy o jesiennej chandrze. Co więcej, nadal pozostajemy w bardzo pozytywnym klimacie, ponieważ rysunki autorstwa Patrycji Kostyry wywołują uśmiech, o czym można było się przekonać na wystawie o zaskakującym tytule Poszło. Poszło, bo ja dość lubię bawić się słowami i to poszło, mam wrażenie, też da ludziom trochę interpretacji takiej własnej. Natomiast jeżeli chodzi o moje poszło, to jest to poszło wieloznaczne. Poszło dlatego, że poszło w świat, poszło dlatego, że udało się coś wysłać, poszło, bo się udało coś sprzedać, ale czasami poszło, nie poszło i z tym też trzeba się liczyć, kiedy się coś tworzy, a czasami no... poszło na zasadzie zaskoczyło. Myślę, że tutaj poszło doskonale na tej wystawie, bo wchodząc do tej niewielkiej galerii od razu się człowiek zaczyna uśmiechać. To mnie bardzo cieszy. To jest jeden z powodów, dla których myślę, robię te swoje rzeczy, bo ja też od jakiegoś czasu sprzedaję je i okazuje się, że ludzie naprawdę chcą je kupować i wieszać sobie na ścianach. I to może być powód, że one właśnie wywołują radość, a w świecie, w którym co chwilę jesteśmy bombardowani różnymi strasznymi wieściami, to jest chyba taki moment, którego ludzie potrzebują. Zawiesić oko na przykład na dostojnym kocie albo właśnie pokerowych pieskach. Cieszę się, że mogę te nisze wypełnić. Nadajesz zwierzętom ludzkie cechy. Tak, być może dlatego, że w jakiś sposób tak postrzegam, kto widział mnie i mojego psa w akcji, ten wie, o co chodzi. Jestem absolutnie psią, kocią, mamą i tych zwierzaków w swoim życiu miałam sporo, także dostrzegam w nich bardzo dużo takich cech. Jakby pamiętam, że zwierzątko to zwierzątko, ale z drugiej strony wiem też, że często pełnią w naszym życiu taką ważną rolę, więc nie widzę żadnych przeszkód, żeby nadać im też taką rolę bardziej ludzką. Sporo osób kojarzy cię z tworzenia wielkich form, wielkich murali. Tutaj jednak te prace są dużo mniejsze, ale równie piękne i nasycone kolorem. No to są dwie sfery, których na tej wystawie akurat nie połączyłam celowo, chociaż wydrukowałam dwie duże prace, takie dwumetrowe, co mi się wcześniej nie zdarzało, ale to też za namową przyjaciela, a nie z własnej inicjatywy, bo ilustracje zawsze mi się kojarzą, że są małe i drobiazgowe i faktycznie jak je robię, to rysuję kreseczka po kreseczce. W przypadku murali zwykle gdzieś muszę coś uprościć i pozbyć się pewnych szczegółów, żeby potem nie siedzieć miesiąc nad projektem, tylko na przykład tydzień. Ale tak, w jakiś sposób są to takie sfery, które trochę się przenikają, ale trochę równocześnie trzymam je nadal oddzielnie. To, co możemy zobaczyć w Opolu teraz, to prace z jakiego okresu czasu? To są takie 2-3 lata ostatnie.
5 lat temu skończyłam studia. Pierwsze takie miesiące są absolutnymi miesiącami zagubienia, kiedy człowiek nagle wypada z roli i musi znaleźć sobie nową. No i we mnie w pewnym momencie, i to tak już po krótkim czasie, z takich 2 lat prawie, zrodziła się myśl, że no, chciałabym jednak robić dalej te rzeczy związane z rysunkiem, z ilustracją. To ilustragan, który też prowadzimy z dziewczynami z Wydziału Sztuki, też odgrywał swoją rolę, więc ja nauczyłam się, że ta ilustracja jest czymś, co pozwala mi się jakby wypowiedzieć w taki sposób, w jaki bym chciała. Więc no, w to poszłam i z takim właśnie poszłam. No znowu to poszłam. No i poszłam tak, że no, dalej w tym idę. Rysujesz, ilustrujesz analogowo, czy jednak jest proces komputerowy? Ze względów technicznych robię rysunki cyfrowe, ale tak jak każdy się im przygląda i pyta, to jest naprawdę rysowane cyfrowo, bo one mają tyle kreseczek, jakby ktoś po prostu jakiś maniak usiadł i z kredkami i ołówkiem rysował, bo nie umiem się pozbyć tego nawyku i przyznaję, że nadal nawet kiedy jestem na komputerze, to nie umiem trochę korzystać z tych generatywnych narzędzi, na przykład nie umiem sobie zainstalować nowych pędzli, korzystam z 3, które po prostu bardzo przypominają mi w jakiś sposób ołówek, no ale też na przykład wracam do szkicowników, to na wystawie też są szkicowniki z okresu 2-3 lat. Na wernisażu jest jedyna okazja, żeby je przeglądać, bo tak to one będą za gablotą. Ale też po tych szkicownikach widać, że ja bardzo lubię rysować i że ta kreska i w wersji cyfrowej, i w wersji manualnej, no po prostu ona jest moim bohaterem. Ilustracja w formie naklejki to też coś, co lubimy. Bardzo lubię naklejki, ale to też dlatego, że ludzie lubią naklejki, więc to jest kolejna rzecz, która sprawia mi dużą radość, jak przygotuję jakiś nowy zestaw i ludzie się zgłaszają i mówią, że bardzo by go chcieli. To jest w ogóle bardzo fajnie napędzające, bo dzisiaj jakby ogrom rzeczy jest, no, jest naprawdę ogromem, no, i to mamy tą sztuczną inteligencję i artystów, którzy robią niesamowite rzeczy, więc bardzo jest to takie nobilitujące dla artysty, kiedy ludzie chcą jego rzeczy, nawet jeżeli to są naklejki, tym bardziej może, jeśli są to takie małe formy jak naklejki. A kiedy tworzysz? Dniami, nocami, wieczorami? Nie, już na szczęście mój workflow zrobił się taki bardziej zdrowy, bo oczywiście czasy studenckie i postudenckie to było niedosypianie i kombinowanie, jak sobie utrudnić życie, robienie wszystkiego na ostatnią chwilę i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście dorosłam i w tej chwili staram się bardziej tego pilnować, więc mam swoje wyznaczone godziny. No efekt jest taki, że na przykład te kocie ilustracje powstaje jedna na rok, co nie czyni ze mnie płodnego artysty, ale z drugiej strony nie widzę też czasami potrzeby, żeby robić rzeczy szybciej. Jeżeli coś jest potrzebne, jakiś jest deadline, bo jest zlecenie, jest projekt, no to potrafię zarwać jeszcze tę nockę, ale staram się już znajdywać po prostu czas, 2-3 godziny dziennie, żeby porysować i nie przesadzać. A jak długo możemy się cieszyć tą wystawą? Do Mikołajek. No, tak jest wstępne ustalenie. Być może jakieś parę dni dłużej, ale do Mikołajek proszę tak celować. Pozostajemy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, gdzie od 21 lat odbywa się Jesień Literacka, która jest wyjątkowym czasem pełnym interesujących spotkań z pisarzami. Pisarz Szymborska debiutowała książkowo, że tak powiem, nie jako poetka, ale właśnie jako artystka, jako rysowniczka. Bo w 1946 roku ukazał się taki podręcznik do nauki języka angielskiego, stanisławskiego, ilustrowany przez Wisławę Szymborską. Nie było proste zdecydować się na wydanie tej książki, bo ta korespondencja to jest po prostu jakiś wielki dar losu, jaki nas spotkał. Zdecydowaliśmy się ostatecznie na wydanie tej książki z prostego powodu, z lęku, że nie wiadomo, co się później z nią stanie. Chcieliśmy się po prostu podzielić z czytelnikami. Mamy tą wielką radość, że możemy spotkać się z Ryszardem Krynickim. Też niesamowite jest to, że spotkanie to prowadzi Tomasz Różycki. No a rozmawiałem o Wisławie Szymborskiej, więc jakby to połączenie no jest kwintesencją no, poezji w tym momencie, tak? Ale też znakomicie odnajduje się w roku Wisławy Szymborskiej. Jednocześnie też jest
bardzo ciekawym doświadczeniem spotkania z samym Krynickim, spotkania w konwencji właśnie ich znajomości jako Krynickich z Wisławą Szymborską, ale też Tomasz prowadzi to spotkanie w takim duchu też trochę o Krynickim, tak? Bo to też jest ikona, to też jest postać w Polsce, która w ogóle światowej sławy. Także warto posłuchać i być na tym spotkaniu też z tego powodu i cieszę się, że tak mocno literackie spotkanie, też mocno poetyckie, bo przez te 21 lat jesień literacka zawsze tą poezję hełbiła w jakiś sposób, więc ważne jest też to, że zaczynamy w tym roku z takim akcentem. A książka, która jest tak naprawdę zbiorem listów, jest niezwykle świeżą książką. No tak, premierę miała na targach książki w Krakowie, które niedawno się skończyły, ale rzeczywiście dopiero ukazała się w księgarniach, więc prezentujemy i mamy okazję sprzedawać też tutaj w Opolu książkę, która no jest świeża, po prostu jest wyszła wczoraj, więc to jest niesamowite też, że mamy taką wspaniałą możliwość na jesień literacki. Tak jak zostało to powiedziane przez Tomasza Różyckiego, ona momentami, mam wrażenie, jest bardziej do oglądania niż do czytania. No tak, bo zawiera też tą część duszy artystycznej Wisławy Szymborskiej w postaci kolaży, które tworzyła, czyli są to obrazki dedykowane Krynickim, bo jest to też, trzeba powiedzieć, jednostronna korespondencja Wisławy Szymborskiej do Krynickich, no ale z drugiej strony mamy też okazję zobaczyć, jak wyglądała ta twórczość prywatna dla autorki, dla innych autorów, dla innych przyjaciół w jej życiu. To jest zawsze trochę odkrycie tego prywatnego świata, ale dzięki temu nie zniknie. Nie zniknie. Też fantastyczne jest też to, że mamy możliwość dotknąć tego świata prywatnego. Że Krynicy się na to zdecydowali w swoim wydawnictwie opublikować właśnie te prywatne korespondencje z Szymborską. My dzisiaj możemy to poznać lepiej. Przyjaźń państwa Krynickich i pani Szymborskiej trwała długo. Oczywiście i to jest też podstawą do tego, że to spotkanie dzieje się tutaj, dzieje się w setną rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej. Dodam też, że to jest też rok, w którym Ryszard Krynicki ma 80. urodziny, więc no zbiega się niesamowicie. Także na tym skrzyżowaniu pojawia się Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, z czego bardzo się cieszę. Jesień literacka trwa długo i jest bardzo bogata, jeśli chodzi o program spotkań. Do 30 listopada, czyli przez cały miesiąc, w zasadzie po 4 spotkania w tygodniu, ale też chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że mamy 14 spotkań, one są różne jakościowo. One wszystkie są na bardzo wysokim poziomie, ponieważ osoby, które zapraszamy na jesień, to są osoby nagradzane, tytułowane, ale też ważne dla nas było w tym roku, żeby tematyka była zróżnicowana. Żebyśmy mogli spotkać się tutaj i rozmawiać o tematach ważnych dzisiaj, takich jak na przykład sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, aktualna sytuacja, o której pisze fotoreporter Grünberg. Także tutaj ważne, żeby spotkać się z tą postacią, poznać te tematy, niekoniecznie jeżeli czytam książki. No, jeżeli mnie to interesuje, to jesień też jest właśnie dla tych osób, które chcą wejść w temat, chcą poznać go mocniej ze strony osób, które tworzą na to właśnie daną tematykę. Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia za 2 tygodnie.